Czuwaj. Dzisiaj historia według Włodka zupełnie nie w codziennym miejscu, a mianowicie na wyspie Gozo, gdzie 5000 lat przed naszą erą prawdopodobnie z Sycylii przybyli mieszkańcy, którzy zaczęli wytwarzać gliniane naczynia. Stworzyli tutaj najstarszą kulturę. Stworzyli tutaj najstarsze miasto w Europie. Przedmioty, miejsca kultu. To całkowicie przenosi historię, ponieważ my generalnie uczymy się historii od tych cywilizacji nad Eufratem, Tygrysem, nad Nilem. Natomiast okazuje się, że historię trzeba cofnąć w czasie co najmniej o 2000 lat, ponieważ 5000 lat przed naszą erą tu pojawiają się ludzie tworzący zupełnie oryginalną kulturę. Tworzą całe wioski, tworzą całe przestrzenie kultowe związane z kultem. I to ta miejscowość to Gigantia na wyspie Gozo, gdzie powstała cywilizacja wcześniej niż w Egipcie, wcześniej niż w Mezopotamii. Zbudowano tutaj megalityczne miasto i megalityczną świątynię. Pójdziemy to teraz zobaczyć. Teraz przemieszczamy się wzdłuż normalnie uprawianych pól. Słuchajcie, to jest wciągnięte na światową listę dziedzictwa UNESCO, ale to, co mi się podoba, że utrzymuje się kontakt z naturą. Tutaj, mimo tego, że to są światowej klasy zabytki, pozwala się, żeby tutaj okoliczni właściciele uprawiali ziemię tak, jak uprawiano tą ziemię tysiące lat temu. Teraz przejdę na to stanowisko megalityczne. No, jestem pełen takiej wewnętrznej ciekawości, co zobaczę. Pozdrawiam, czuwaj.